zanim doszliśmy nawet do tych najprostszych rozwiązań, to chcieliśmy sprawdzić po prostu, jak jest, i przeprowadziliśmy monitoring. On trwał rok. Przez kolejny rok wprowadzaliśmy we współpracy z urzędem nasze rekomendacje, a w toku tej współpracy okazało się, że żeby kartka mogła zostać powieszona na drzwiach, no to musimy ją przetłumaczyć sami, bo mamy wolontariat, mamy środki od grantodawcy, no a przecież instytucje publiczne nie mają na to pieniędzy w swoich budżetach. I zaczęliśmy sobie trochę stawiać granice, gdzie jeszcze jest współpraca, kiedy zaczynamy wyręczać urząd. Mieliśmy też trochę trudniejsze kompromisy i przykładem jest propozycja zatrudnienia jednego z naszych członków w urzędzie jako koordynatora przygotowania procesu integracji w mieście. Zgodził się, bo uznaliśmy, że celem jest to, żeby nastąpiła zmiana, jakiej chcemy. I proponowanie samych rozwiązań to jednak trochę za mało, więc wzięliśmy współodpowiedzialność za proces, który sami rozpoczęliśmy. Zaczęły się pojawiać pytania, na ile jesteśmy partnerami, na ile budować relacje z urzędniczkami na wzajemnym, pełnym zaufaniu, czy zachować dystans, jeżeli tak, to na ile, no i czy jesteśmy watchdogiem, czy nie. Ciągle dyskutujemy na ten temat, ja też jakoś nie mam w sobie jasnej odpowiedzi. Chętnie opowiem więcej i poznam Wasze doświadczenia. Do zobaczenia przy stoliku Współpraca z samorządem, a działalność strażnicza. 25-26 września, Forum Organizacji Strażniczych w Warszawie.